Witam w kolejnych ogrodach z rudą. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić spartynę grzebieniastą. Jest to niedoceniana trawa, która została bardzo mocno wyparta przez miskantę. Natomiast ma wiele zalet, które sprawdzą się w Waszych ogrodach i o których dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Przede wszystkim spartyna dorasta do 1,80 m wysokości i ma zielone liście, które w pewnym momencie zaczynają się lekko przewieszać w dół. Spartyna grzebieniasta rozrasta się za pomocą rozłóg. Dzięki temu możecie ją bardzo łatwo rozmnożyć w Waszych ogrodach, odcinając kawałek rozłogi i sadząc pączkiem do góry. Macie wtedy bardzo duże szanse, że powstanie Wam nowa, piękna spartyna w Waszych ogrodach. Spartyna nie jest wymagającą trawą. Lubi rosnąć na stanowiskach słonecznych, ale również świetnie daje sobie radę w półcieniu. Na stanowiskach wilgotnych bardzo mocno się rozrasta. Dlatego polecam Wam tę trawę do zadarniania brzegów zbiorników wodnych. Ale również bardzo dobrze rośnie na stanowiskach suchych i świetnie sprawdzi się na rabatach słonecznych. Co dla Was ważne? Spartyna wykazuje bardzo wysoką mrozoodporność, również zasadzona w donicach. Dzięki temu możecie ją zastosować w nasadzeniach na balkonach czy tarasach. Tak jak wspominałam, na rabatach słonecznych bardzo dobrze daje sobie radę i warto ją zestawiać z rudbeckiami bądź jeżówkami. Pięknie będzie wyglądała z rozchodnikiem okazałym bądź, tak jak tutaj widzicie, z berberysem w odmianie Admiration. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli ją wykorzystać na rabatach półcienistych, warto ją zestawić z roślinami ozdobnymi z liści, takimi jak funkie, żurawki czy bergenie. Spartyna grzebieniasta dzięki swojemu wzniesionemu pokrojowi tworzy bardzo ciekawy i mocny akcent architektoniczny wśród roślin. Natomiast dzięki przewieszającym się pędom nadaje w ogrodach bardzo dużo lekkości. Jeżeli chcecie poznać więcej ciekawych roślin, usłyszeć porady oraz zainspirować się w innych ogrodach, zapraszam na nasz kanał na YouTubie Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, a ja cały czas czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia!